Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj niedziela Chrystusa, dobrego pasterza. Dobry pasterz to jest ten, kto daje swoje życie za owce. Myślę, że to jest dzieło, które jest świadectwem wiary i to świadectwo, o którym jest powiedziane w Piśmie, że to jest piękne świadectwo, kalos. To znaczy, że widać, kim on jest, coś się w nim objawia. To piękno jakoś promieniuje i uzewnętrznia tym, że on naprawdę jest dobry. Że on nie zwodzi nas, nie oszukuje. Że Jezus jedyny jest pięknym pasterzem i złożył piękne świadectwo. Poznaliśmy dzięki temu, jaki Bóg dla nas jest. Że nie jest oskarżycielem, nie jest mściwym, niezrównoważonym sadystą albo zawiedzionym inwestorem, który prędzej czy później będzie miał cię dość. Bóg jest obrońcą człowieka. W Jezusie miłość Boga do nas dokonała się, aż do końca nas ukochał. A Duch woła. Woła w naszych sercach o usprawiedliwienie. I ta łaska jest nam dana darmo. Pan cię zna. Zna po imieniu. Ilekroć jego głos rozbrzmiewa przez kogokolwiek, rozbrzmiewa i daje się słyszeć, budzi się serce człowieka, każdego człowieka. Bo jesteśmy wzywani przez Boga nieustannie. Jego słowo zostało wypowiedziane w Synu, w Jezusie. I On woła cię, abyś stał się synem i córką. Wszedł w tą tożsamość. Nie zawstydzenia, nie ciągłego udręczenia jakiegoś. Bo do tego prowadzi szatan, który jest oskarżycielem, który jest diabłem, który chce oddzielić cię od Boga i od jego życiodajnego źródła usprawiedliwienia, źródła chrztu, od pokarmu, od Eucharystii, od pokuty i daru przebaczenia, uwolnienia. Mówię o tych trzech sakramentach, ponieważ Kościół i sakramenty to jest coś, ta tożsamość, która jest nierozłączna. Papież Benedykt XVI powiedział, że Kościół żyje sakramentami i ginie razem z sakramentami. Tu widzimy życie Jezusa, to życie, które jest nam dane. Zwracam moją uwagę i dzisiaj jak czytam to słowo, to w moim sercu tak mocno wybrzmiewa, że Ty mnie, Panie, znasz. I przypominam sobie tą scenę ze świętym Piotrem. Nie zamierzam być papieżem, tu już od razu uspokajam, ale przypominam sobie tą scenę ze świętym Piotrem po zmartwychwstaniu, spotkania z Jezusem. I tego, że gdy Jezus przychodzi i pyta Piotra po zdradzie, czy Ty mnie kochasz? I Piotr odpowiada, no Panie, Ty wiesz, że ja Cię kocham.
Dzisiaj czytamy o bramie. To pytanie jest bramą. Dla każdego pasterza, dla każdego, który będzie wchodził w rolę opiekuna, ojca, matki, dla nas kapłanów, to pytanie jest bramą. Kto nie usłyszał tego pytania, będzie rozbójnikiem. Będzie tym, który w swoje imię będzie grabił i niszczył. I do tego pytania nieustannie wracamy w pokucie naszej. Czy ty mnie kochasz? I doskonale wiem, bo wiem to o sobie i żyjąc z wami także o was to wiem, bo to wyznajecie, że przychodzimy, gdy kapitulujemy w samousprawiedliwieniu i przychodzimy i mówimy Bogu, Panie, ty wiesz, że ja cię kocham. I ta miłość jest większa niż to, ta miłość jest większa niż to, ta miłość jest większa niż to, większa niż każdy grzech. Ta postawa serca, które dzięki temu, że poznało tego pasterza ukrzyżowanego, który złączył się z nami aż do końca, ma odwagę nie usprawiedliwiać się, nie chować, ale otwierać się i stawać przed Bogiem, aby przyjąć Jego czułe usprawiedliwienie. Bez tej miłości pogrążalibyśmy się tylko w jakichś postawach, myślę, no właśnie samousprawiedliwiających albo samopotępiających. Albo byśmy chodzili, przeważnie to jest jedno i to samo, na zewnątrz przedstawiamy się jako sprawiedliwi, a wewnątrz w skrytości coraz bardziej rośnie tylko poczucie, jak bardzo jesteśmy do niczego. Jak wiele zła robimy i nie ma ratunku. Cicha rozpacz, która jest tylko właśnie rewersem dość głośnej pychy. Owce znają głos i pasterz pyta, czy ty mnie kochasz? A Duch Święty w nas odpowiada, Panie, ty wiesz. To jest Kościół. To, co się dzieje, to misterium, to jest Kościół. Idziemy za pasterzem. Nie na zgubę, ale na pastwiska, do życia. Pan przeprowadza nas przez 1000 śmierci do jedynego życia, które człowiek otrzymuje w Bogu. W Bogu prawdziwym. Po nawróceniu, albo po takim momencie, gdzie we mnie coś ożyło, pamiętam, że ze zdziwieniem odkrywałem w spotkaniach, w zakonie, a też przed zakonem, różnych ludzi, w tych spotkaniach z różnymi ludźmi, bardzo różnymi, różnymi ode mnie, z takimi, co do których nieraz nie miałbym powodu, żeby, nie wiem, pójść z nimi na piwo. Albo spotkać się, bo nie znajdowałem w nich specjalnie nic, co mi by się podobało i pewnie oni nie znajdowali we mnie niczego, co by im się podobało. Bo taki owaki. A jednak zadziwiało mnie w tym spotkaniu, że kiedy dotykaliśmy tego tematu, kim jest Jezus dla nas i co nam zrobił, co uczynił, to nieustannie, bez względu na to, jak to ktoś mówił i jak bardzo był różny, odkrywałem i odkrywam w sobie jakby wielką miłość do tego drugiego człowieka, bo widzę, że w nim Bóg uczynił to samo, co uczynił ze mną. I że on mówi o tym samym Panu, o tym samym Mesjaszu. Mam tożsamość pobitego, którego Samarytanin Bóg wyciągnął z dołu zagłady, włożył na osła i przyprowadził do niezbyt czystej stodoły, niezbyt czystego lokalu, jakim jest Kościół Święty. I powiedział, zajmijcie się nim. Moje doświadczenie Kościoła, moje doświadczenie przejścia przez bramę i poznania pasterza, który mnie prowadzi i daje mi moc, by prowadzić innych, nie na zgubę, ale ku miłości, życiodajnej miłości, jest doświadczeniem właśnie tego pobitego Samarytanina. Chrystus jest tym, który nas niesie, jednocześnie tym, który nas znosi, tym, który nas podnosi. W tych słowach dzisiaj, tego noszenia i znoszenia,
Widzę Jezusa, który złączył się z nami, który jest dobrym pasterzem, bo dał się nam cały, dał się nam związać i związał się z nami. I bez względu na to, co się dzieje, to związanie jest na wieki, do końca. Znosi i niesie, bo zdał się związać nam i jest pośród nas. Ale jednocześnie jest kimś, kto nas podnosi dzięki swojej zbawczej komunii, dzięki obecności. Ta obecność dla nas jest źródłem naszej własnej siły, naszej własnej odnowy. Mówię o tym dzisiaj, w tą niedzielę dobrego pasterza, ponieważ mam potrzebę wyznania tego, co jest życiodajne i co jest tętniące pośrodku tysiąca ciemności i tysiąca śmierci, które są nam wiadome i które mogą nas przygniatać, które mogą nam odbierać nadzieję. Właśnie w tym czasie wracamy do tego, który stał się dla nas bramą, wyprowadził nas z fałszywego kultu, z czegoś, co daje łatwe usprawiedliwienie. Złożysz ofiarę, masz prawo, jesteś sprawiedliwy, ale dalej żyjesz tak naprawdę w śmierci. Być może Kościół na nowo nieraz gubi swoją tożsamość i staje się taką zagrodą, która zamiast być miejscem ochrony, jest miejscem jakiegoś koniunkturalizmu, zamknięcia, ukrycia, ostatecznie czymś, co nas więzi. A pasterze stają się rozbójnikami, złodziejami, jakimiś strażnikami kultu. I pewnie Kościół wciąż musi odnawiać i doświadczać tego przejścia, tego wychodzenia z tej fałszywej tożsamości. Kościoła zagrody dla owiec, Kościoła zamkniętego. I stawać się Kościołem katolickim, to znaczy otwartym. Bo brama, którą jest Jezus, została otwarta. To jest nieprawdopodobne, to znaczy to odnawianie się w tej tożsamości, że ja jestem członkiem Kościoła katolickiego. To znaczy, zadaję sobie cały czas pytanie, czy moje serce ma charakter powszechny, jest sercem otwartym dla każdego. Kto się tam zmieści, a kto się już nie mieści? Bo w sercu Jezusa mieści się każdy. A Kościół, który ma być Chrystusowy, nigdy nie spocznie w tym, żeby dokonywać jakiegoś rozszerzenia swojego serca własnego. I każdy z katolików, myślę, nigdy nie będzie miał poczucia już dość. A teraz już się udało. Tylko stajemy przed Bogiem z prośbą, nieraz z bezsilnością i bezradnością. Poszerz moje serce, bo moim powołaniem jako członka Kościoła katolickiego zawsze będzie naśladowanie Chrystusa, a to znaczy niesienie i znoszenie innych. Bo tylko dzięki temu przeze mnie może przyjść łaska podniesienia innych. Bracia i siostry, to wydaje mi się, więcej powiem, jestem o tym przekonany, jest prawdą o naszym sercu, katolickim sercu, że tak powiem przaśnie. I cieszy mnie, że znajduję również potwierdzenie na to u Ratzingera, bo lubię znajdować potwierdzenie u innych, na swoje własne intuicje. I pozwólcie, że to kazanie i to wyznanie radości z tego, że mamy pasterza, który czyni nas naprawdę świętą owczarnią. Nas, o których doskonale wiemy, jaki każdy z nas niesie smrodek. Jednak świętą owczarnią czyni nas Pan. To wyznanie znajduje również u Ratzingera o tym, że jesteśmy niesieni i podnoszeni. Pozwólcie, że niech to słowo naszego współbrata wybrzmi. Czy wobec wszelkich ciemności, zgorszeń, świętość Kościoła może być czymś innym niż wzajemnym znoszeniem się, co oczywiście pochodzi stąd, że nas wszystkich niesie Chrystus.
Przyznaję, że dla mnie ta nieświęta świętość Kościoła zawiera w sobie coś niewymownie pocieszającego. Czyż nie należałoby bowiem zrezygnować ze świętości, która by była bez zmazy i mogłaby na nas oddziaływać tylko sądząc i paląc? I kto mógłby o sobie twierdzić, że wcale nie trzeba, by inni go znosili albo podnosili? Jak może jednak ktoś, kto korzysta z tego, że go ktoś inny znosi, odmówić znoszenia drugich? Czyż nie jest to jedyny dar, który wzajemnie może ofiarować, jedyna pociecha, która mu pozostaje i że on znosi tak, jak inni go znoszą? Świętość Kościoła rozpoczyna się od znoszenia i prowadzi do podnoszenia. Gdzie jednak nie istnieje już znoszenie, ustaje podnoszenie. Egzystencja pozbawiona punktu oparcia może tylko wpaść w próżnię. Można spokojnie powiedzieć, że w takich słowach wyraża się nędza egzystencji. Aby być chrześcijaninem, należy uznać za niemożliwą samowystarczalność oraz przyjąć własną niemoc. Gdy krytyka Kościoła nabywa złośliwej goryczy, w gruncie rzeczy działa zawsze ukryta pycha, która dziś zaczyna już stawać się nagminna. Niestety dołącza się do tego bardzo często pustka duchowa, w której nie widzi się już tego, co w Kościele istotne. Traktuje się go tylko jako twór o celach politycznych. Organizację jego uważa się albo wprost za pożałowania godną, albo za brutalną, jakby to, co istotne w Kościele, było jednoznaczne z jego organizacją. Jakby nie było w nim pociechy słowa i sakramentów, której udziela w dobrych i złych chwilach. Ludzie prawdziwie wierzący nie przywiązują wielkiej wagi do walki o odnowę form kościelnych. Żywią się tym, czym Kościół jest zawsze. A gdy ktoś chce wiedzieć, czym właściwie jest Kościół, musi się do nich udać. Kościół bowiem najbardziej jest nie tam, gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą i w nim przyjmują dar wiary, który staje się dla nich życiem. Tylko ten, kto doświadczył, jak mimo zmiany swych sług i swych form, Kościół dźwiga ludzi, daje im ojczyznę i nadzieję, ojczyznę, która jest nadzieją, drogą do życia wiecznego. Tylko ten, kto doświadczył tego, wie, czym jest Kościół, zarówno niegdyś, jak i obecnie. Nie znaczy to, że trzeba zawsze wszystko zostawić po staremu i znosić takie, jakie jest. Znoszenie może być także bardzo aktywnym procesem, walką o to, żeby Kościół był zawsze coraz bardziej tym, który i nosi, i znosi. Jezus Chrystus, dobry pasterz, jest tym, który nas podniósł do życia i obdarzył nas mocą, abyśmy wzajemnie byli dla siebie braćmi. To znaczy, żebyśmy siebie nieśli, podnosili i znosili. Niech nam się tak stanie. Żyjmy życiem Chrystusa. Amen.